Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, znajduję się aktualnie w zakładce promocje Horizon. To tutaj możemy sobie podejrzeć dosłownie wszystkie auta, które są dostępne w chwili obecnej w grze Forza Horizon 5. I nie są to tylko auta, które możemy sobie zakupić w salonie, ale też auta, które możemy zdobyć wyłącznie poprzez fabułę, też auta, które dopiero będą dostępne za jakiś czas w Forzie Horizon 5, czy też auta z edycji Forza, które najczęściej po prostu dropimy w losowaniach. Między innymi tutaj możemy zobaczyć BMW X5. Jest to jeden z najbardziej limitowanych samochodów w grze, ponieważ żeby go odblokować, musimy posiadać edycję premium gry, więc jeśli macie edycję z Game Passa, czy wersję pudełkową, to właśnie X5 między innymi w swojej kolekcji mieć nie będziecie. Ja już większość aut posiadam, dlatego stwierdziłem, że dzisiaj pokażę wam auta, których jeszcze nie udało mi się tutaj zgromadzić w grze. No i w tej zakładce większość aut to trafiki. Trafiki właśnie można rozpoznać po takiej małej, bardzo tablicy rejestracyjnej zamieszczonej na tym obrazku. I mimo że na przykład Colorado nie jest tutaj opisane, że to trafik, to po tej tablicy rejestracyjnej możemy to poznać. LaFerrarki nie mam, ponieważ mi się gra zbugowała troszeczkę. Do tej zakładki przejdziemy za moment. Tutaj oczywiście też auto występujące w fabule. A Gallardo to auto, które zdobędę dopiero, kiedy kupię wszystkie mieszkania. Ciekawostką jest Mercedes Project One w edycji Forza. Taki samochód w chwili obecnej nie występuje w grze, natomiast jeden widz powiedział mi, że jak robił w tym pierwszym wyścigu zdjęcie Merolowi, to właśnie wtedy zdjęcie w tej promocji Horizon zostało mu właśnie zaliczone. Tak więc możliwe, że tego auta w ogóle w grze nie ma, takiego do kupna, do jeżdżenia normalnie, natomiast właśnie można mu strzelić fotem w tym pierwszym wyścigu. Ten samochód, który tutaj widzicie, jeśli taki mamy taki różowy kwadracik, a w nim taka ikonka jakby pobierania, to jest to auto, które za jakiś czas będzie dostępne dopiero w sezon pasie. I też, jeśli na przykład nie macie sezon pasa, to też dla was te auto są limitowane, nieosiągalne w ogóle, bo nawet jeśli ktoś taki samochód wystawiłby na aukcję, to jeśli nie macie sezon pasa, to go nie kupicie. Te auta z takimi tutaj ikonkami na dachu to są auta do zdobycia chyba w historiach Horizon, których jeszcze nie wykonano. Tutaj między innymi te Renault jest w sezon pasie dostępne. Tutaj są praktycznie same trafiki, a ten samochód jest eliminatora. Też nie da się go fizycznie zdobyć, ale jest tutaj właśnie w tej zakładce, bo mówię, w tej zakładce mamy wszystkie auta. I jeśli tutaj popatrzymy przez pryzmat tego, że raczej ten Merol nie będzie dostępny do kupna i do jeżdżenia, po prostu jest to auto z tego pierwszego wyścigu, tak według mnie najbardziej limitowanym autem, którego 99% z was nie ma, to właśnie Ford Deluxe 5. Jest to samochód, którego możecie zdobyć wyłącznie posiadając limitowanego pada z edycji Forza Horizon, ewentualnie zdobywając kogoś ten kodzik, który znajduje się w padzie. Teraz pewnie gdzieś macie w tle takie przebitki z unboxingu tego pada, którego sobie kupiłem jakiś czas temu. Nie będę ukrywał, że kupiłem go praktycznie tylko po to, żeby mieć ten limitowany samochód w kolekcji, żeby wam też nagrać o nim odcinek. A okazało się po zakupie, że ten pad tak wygląda w rzeczywistości ładnie, że sobie go zdecydowanie w swojej kolekcji zostawię, mimo że tych padów do Xboxa mam naprawdę sporo. Słyszałem takie komentarze, że ten pad na zdjęciach wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Okazuje się, że według mnie przynajmniej jest zupełnie na odwrót, ma zdecydowanie fajne takie gumowe tutaj naklejki, które sprawiają, że pad zdecydowanie lepiej trzyma się w dłoni. Fajna jest w ogóle ta jego kolorystyka, mimo że te kolory tutaj widzicie są różnorodne, to wszystko to fajnie wygląda, a szczególnie podoba mi się fakt, że mamy widoczne wnętrzności tego pada. Zawsze chciałem mieć właśnie pada, który ma tutaj wgląd do tych bebechów, zawsze mnie to gdzieś tam jarało jako takiego powiedzmy fana gadżetów. No i zdecydowanie tutaj sobie go zostawiam i pewnie będę teraz w Forza Horizon właśnie sobie na nim tutaj grał. Natomiast jak widzicie, w środku znajduje się też specjalny kodzik, który jest nam potrzebny do tego, aby właśnie ten niezwykle limitowany samochód sobie zdobyć. Tak więc ja teraz sobie ten kod zaraz aktywuję, no i przejdziemy sobie do prezentacji tego pojazdu. Przed momentem aktywowałem sobie kodzik, który widzieliście w unboxingu, no i zwróćcie uwagę, że po uruchomieniu ponownym gry pojawiła mi się informacja, że dostaliśmy jeszcze takie dwie oto rzeczy, więc za moment sobie to musimy obadać. Klikniemy OK
I kolejna informacja to, że dostaliśmy nowy samochód, czyli nie tylko samochód dostajemy, za kodzik spada, ale też jeszcze dwie dodatkowe rzeczy, tak więc zaraz sobie to obadamy. Czyli kupując tego limitowanego pada, ewentualnie zdobywając skądś ten kodzik, który znajduje się we wnętrzu pudełka, odblokujemy sobie oprócz auta taki oto t-shirt, który ma ubrany aktualnie moja postać. Oraz taką oto animację naszej postaci. Dosyć ciekawa rzecz. Myślałem, że tylko otrzymamy tutaj auto, a tutaj jeszcze dodatkowo takie oto dwa bonusy. Powiem wam, że teraz jak patrzę na ten samochód, to przypomniało mi się, że twórcy na jednym z pierwszych pokazów pokazywali nam ten pojazd, bo byłem wtedy zaskoczony, że właśnie jeden z pojazdów nie posiada maski i właśnie zastanawiałem się, czy taką maskę będzie można sobie na jakichś ewentualnie zlotach ściągać, aby pokazać innym, jak ten nasz samochód wygląda, czy po prostu jest jakaś wersja tuningowa auta, która pozwala nam ściągnąć maskę i tak sobie po prostu w trybie swobodnym jeździć. Przyjrzymy się tutaj silnikowi, jeśli taka opcja będzie. Nie, możemy tylko sobie tutaj w trybie swobodnym lekko podejść i zobaczyć. Nie ma jakiegoś klawisza dedykowanego, aby sobie tutaj przybliżyć to wszystko. No i tak wygląda ten pojazd z otwartymi drzwiami. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że otwierając mu bagażnik mamy dodatkowe siedzenie. I co ciekawe, możemy, zobaczcie, tutaj sobie wejść i usiąść na tyle. Tak więc jest tutaj dodatkowa kanapa, jak możecie zobaczyć. Powiem tak, zaskoczyło mnie to mocno. Nie spodziewałem się takich rzeczy. Tak więc zdecydowanie ciekawa rzecz. Jakbyśmy jakiś kumpli mieli z imprezy tutaj przywozić, no to jest taka możliwość. W razie gdyby się mieli nam pożygać, to też nie ma problemu, bo ta kanapa, zobaczcie, jest dosyć mocno oddzielona od wnętrza auta. Wejdźmy sobie do środka. Mamy tutaj potężny silnik, więc jak widzicie, za każdym razem jak sobie tutaj gazuję, to cały samochód nam się tutaj rusza, jak możecie zauważyć. No ale chyba czas najwyższy wziąć go na warsztat. Ze względu na to, że ten samochód niewiele osób ma, no to obawiałem się, że tych malowań zbyt dużo nie będzie. Na przykład to malowanie jest całkiem. No i to takie z edycji Horizon fajnie wyglądają, co nie? Na przykład coś takiego. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało już na samym pojeździe. No muszę przyznać, że całkiem fajnie. Ja też może stworzę sobie dla niego jakieś swoje malowanie i gdzieś tam udostępnię, ale to pewnie na jakichś live streamach pobawię się, bo do tego trzeba troszeczkę przysiąść i podłubać sobie, ale całkiem fajnie się to, jak widzicie, prezentuje, więc sobie je zostawimy. Seryjnie ten samochód, jak widzicie, jest napędem na tył, więc możemy sobie tutaj z niego zrobić czterobuta. Nie da się wymienić w nim silnika, natomiast możemy sobie, jak widzicie, tutaj dodać odpowiedni dolot powietrza i posłuchajmy, jak on w ogóle brzmi seryjnie. Oj kurcze, jakbyśmy mieli coś schowanego pod maską albo w tym bagażniku. Nie wiem, to pewnie podgłośnie podczas montażu, żebyście dokładnie słyszeli. I ciekawi mnie, czy coś wizualnego będziemy w nim jeszcze mogli tutaj pozmieniać. Jest możliwość zrobienia czegoś z maską, sprawdźmy. A, czyli możemy mu maskę założyć, a raczej górną pokrywę maski. Okej. Możemy go całkowicie też zabudować. O panie, czyli jak widzicie, jest te kilka opcji. Szkoda, że nie ma tak jak w The Crew 2, że jak na przykład mamy taką opcję i taką opcję, to można to jakoś ze sobą potem połączyć. Ale tutaj niestety takich opcji nie ma. Mi się osobiście podoba wersja właśnie tam bez maski totalnie, ewentualnie coś takiego. Robi to zdecydowanie tutaj
dosyć spore wrażenie, ale chyba zostawimy sobie wersję tutaj bez maski, tak jak to było. Tutaj w przypadku opon możemy sobie na pewno wymienić felgi. Ja wam tych felg nie będę pokazywał, bo tego jest tutaj tak dużo, a ja też długo się decyduję na wybór jakiś, tak więc tylko tutaj wam pokazuję, że takie opcje są i maksymalnie takie felgi możemy tutaj założyć na przód, a na tył coś takiego. To sobie możemy nawet wybrać. Tutaj mamy też kilka, jak widzicie, ulepszeń. Ciekawi mnie, ile ten samochód maksymalnie jest w stanie pocisnąć. Zaraz sobie to obadamy, czy jest to jakiś samochód OP, czy też nie. Kurczę, powiem wam, że kupując tego oto Forda, który jest niepozorny wizualnie, możemy, zwróćcie uwagę, zamontować sobie do niego identyczny body kit jak w przypadku auta, którego wam przed momentem pokazywałem. I jeśli ktoś na przykład patrzy tylko pod względem aspektu wizualnego, to jego można sobie praktycznie przerobić w identyczny sposób. Oczywiście nie będzie to ten sam model, bo tam na edycji Forza i to świadczy o jego limitowości, natomiast wizualnie możemy chociażby ten model, który jak widzicie tutaj wygląda niepozornie, przerobić na coś takiego. Wybierzmy sobie to w ogóle i sprawdźmy, czy on będzie wizualnie wyglądał bardzo podobnie, jakie będą do niego części. Czekajcie, wejdziemy sobie tutaj i teraz tak. O, i tutaj powiem wam, nawet jest więcej opcji, bo tutaj możemy sobie wymienić silnik. Tutaj jak widzicie, mamy tego troszeczkę więcej. Mało tego, zwróćcie uwagę, że tutaj możemy sobie go jeszcze troszeczkę bardziej, że tak powiem, skustomować. Zwróćcie uwagę. O, tu możemy też dach podnieść. Nam się klatka teraz zwagowała, zobaczcie. Klatka jest pod niższy dach, a tu możemy zamontować nieco wyższy. Czyli taka zwykła edycja, na dobrą sprawę, ma zdecydowanie więcej opcji modyfikacji. Zobaczymy, co tutaj jeszcze można pododawać. Czyli tutaj możemy sobie zrobić taką wersję jak w samochodzie, który wam pokazywałem, plus dodać jakieś jeszcze bajery, nie? Z tego auta seryjnego. Tak to się prezentuje, czyli no znacznie lepszy projekcik. Nawet tutaj zobaczcie, to można zamontować. Wszystko niemalże identycznie. No i jak widzicie, udało mi się nawet taką samą kalkomanię na niego nałożyć, tak więc jeśli chcielibyście taki samochód wizualnie identyczny jak właśnie ten limitowany Zapada, to można coś takiego sobie oczywiście samemu stworzyć, natomiast no nie będzie to tak samochód dobry, jeśli chodzi o te wszystkie perki. Zresztą też porównamy sobie, jak wyglądają perki w aucie z edycji Forza, a jak wyglądają w zwykłym. No i też oczywiście nadal samochód Spada będzie tym autem limitowanym, bo edycji Forza za darmo się nie da zdobyć, ale jeśli ktoś chce mieć samochód podobny wizualnie, to jak widzicie, macie tutaj darmowy sposób, kupujecie auto seryjne, montujecie sobie do niego inny body kit, no i macie samochód niemalże wizualnie identyczny. Jeśli chodzi o punkty biegłości w tym zwykłym samochodzie, no to jest tutaj, jak widzicie, dosyć ubogo. To między innymi wyróżnia wersję też seryjną od edycji Forza i dodatkowo jeszcze limitowanej. Tak więc tak wygląda tutaj wersja seryjna. Zaraz wam pokażę, jak wygląda wersja Forza. No a jeśli chodzi o edycję limitowaną, edycję Forza, no to jak możecie zauważyć, jest tego znacznie, znacznie więcej. Ale pytanie, czy jest sens kupować specjalnie pada, żeby zdobyć ten limitowany samochód? Według mnie nie. Natomiast mówię, jak są takie osoby jak ja, które są kolekcjonerami, chcą mieć dosłownie wszystkie auta dostępne w grze, no to one nie mają wyjścia i trzeba ten samochodzik kupić, no bo mówię, mimo że wizualnie są one podobne, to nadal ten samochód jest limitowany, zarówno jeśli chodzi o dostępność, jak i też edycję samą. Dobra, moi drodzy, robimy test na autostradzie. Zobaczymy, ile ten samochód tutaj maksymalnie wyciśnie. Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekaw. W ogóle ten samochód jest głównie chyba pod offroad tutaj stworzony, bo też widzieliście, nie da się w nim zmienić opon. Też większość gotowych tuningów, jakie widziałem, to właśnie tuningi pod offroad.
Why wouldn't you be? This is the best place to play games and do stunts with other drivers. We'll start soon. You run along and make friends. Oczywiście, na złość tutaj musieli nas włączyć do jakichś zawodów, w których nie chcę brać udziału, ale dobra. Lecimy dalej, zobaczymy ile z niego maksymalnie uda się wycisnąć. .382, czyli tyle, ile pokazywały statystyki. Ale to jeszcze jest, słuchajcie, nie ten moment autostrady, gdzie można z auta wycisnąć najwięcej. No i tutaj się zacznie zabawa na dobrą sprawę dopiero. 391 na godzinę, moi drodzy. Tyle można wycisnąć z tego auta w edycji Forza i aż ciekawi mnie, jakbyśmy sobie ten samochód porównali z autem, które wam pokazywałem, czyli tym darmowym samochodzie, którego możemy sobie dosłownie przerobić na wizualnie bardzo podobny projekcie, więc poczekajcie, pobiorę sobie jakiś gotowy setup pod prędkości maksymalne i sprawdzimy, porównamy sobie. Musicie mi uwierzyć, że ten samochód jest wersją seryjną, ponieważ one nie są praktycznie wizualnie do odróżnienia, ale może wystartujmy sobie nim i podzielę się z wami pewną ciekawostką, a mianowicie ten samochód możemy sobie maksymalnie stunigować do klasy S2 i on w tej klasie S2 osiąga ponoć 381,5 km na godzinę, według statystyk oczywiście, które mamy w Forzie. Natomiast tamten pojazd maksymalnie możemy stunigować do klasy S1, tak więc tutaj też chociażby tym się różnią, nie? Od siebie. No jak widzicie, te 380 pewnie bezproblemowo osiągnie. To jest gotowy setup, ale najmocniejszy, jaki udało mi się odnaleźć, tak więc myślę, że te porównania będą w miarę miarodajne. Tylko no zobaczcie, w S2 ten osiąga podobne prędkości co tamten w S1, nie? Tak więc tutaj różnica jest spora. Tamten w S1 może namieszać. Ten jakbyśmy zbudowali w S1 nie byłby tak mocny. No jakieś tam kilka kilometrów, teraz jest słabszy. Zobaczymy teraz, czy będzie 3.8, 7, 8. No, czyli tak samo jak na normalnym odcinku, jak się rozpędzamy, jest tam o kilka kilometrów wolniejszy. Tak samo i tutaj, nie? Na tym odcinku, gdzie auto jedzie najszybciej. Tak więc, no tutaj też pod tym względem mamy między nimi różnicę. A wprawdzie małą, bo mało mi się chodzi o prędkość maksymalną, ale ta różnica klas według mnie ma duże znaczenie. I to bardzo duże znaczenie ma. Tak więc teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest sens kupować ten samochód ze względu na jego bardzo rzadkie występowanie, na jego tą, że tak powiem, edycję limitowaną. To jest kwestia oczywiście już każdego z was indywidualna. Jeśli wam się podoba pad, no to myślę, że sobie warto zakupić, bo nie tylko będziecie mieć pada, ale też i dodatkowe bonusy, jakie wam przedstawiłem, nie tylko auto, ale też i koszulkę i emotkę. Natomiast widziałem też, że te kody potrafią chodzić na eBayu chociażby za 50, za 100 zł. Czy jest wtedy sens? Myślę, że nie. Lepiej już kupić pada i go ewentualnie odsprzedać bez kodu, niż kupować sam kodzik. Natomiast jeśli ktoś chciałby kupić sobie tego pada z Forzy nieco taniej, no to może go zawsze kupić i te kody komuś za 100 na przykład odsprzedać. Na pewno się znajdzie ktoś, kto to kupi i wtedy pad was wychodzi znacznie taniej, tak? Więc to kwestia indywidualna każdego z was. Ja jestem kolekcjonerem i tak czy siak ten samochód chciałem mieć w swojej kolekcji, żeby mieć wszystkie auta dostępne w grze. Natomiast myślę, że nie jest to samochód jakiś mocno warty zachodu, aby specjalnie pod niego kupować pada, czy też właśnie kod za, nie wiem, 50 czy 100 zł. Natomiast na pewno fajnie będzie gdzieś sobie podjechać nim na zloty, pochwalić się, że mamy właśnie tutaj auto bardzo, bardzo rzadkie w grze. Natomiast też sam pad na pewno teraz jest tylko z nazwy limitowany, natomiast za jakiś czas myślę, że tych padów w obiegu będzie znacznie, znacznie mniej, a tak więc będzie on miał też jakąś pewnie większą wartość za jakiś czas. Tak więc z tego miejsca mogę was zaprosić jeszcze na mojego Instagrama, gdzie pewnie teraz wleciała wraz z premierą tego odcinka fotka z tym padem. Możecie sobie go zobaczyć dokładniej. No a na teraz to by było tyle. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!